Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony BlayFox, a dzisiaj przedstawię wam 40 faktów, ciekawostek oraz mitów o FNAF. Miejsce 40. Na początku powiedzmy sobie o powiązaniu filmu Poltergeist z FNAF Sister Location i FNAF 4. Oczy Poltergeista i Baby są bardzo do siebie podobne, a chodzi mi o te kreski, które znajdują się w nich. Ponadto, Poltergeist też ma przecięcie na twarzy w okolicach oczu, ma białą twarz, ma piegi i ten sam kolor włosów. I to tyle, co dotyczy ten film do FNAF Sister Location. A teraz powiemy, co ten film ma do FNAF 4. Jedna z głównych bohaterek, dziewczynka, która porozumiewała się z duchami, w swoim pokoju posiadała po lewej stronie drzwi i przed swoim łóżkiem posiadała tą samą szafę, co posiadał nasz główny bohater we FNAF 4, w której znajdował się Foxy. Łóżko było centralnie przed tą szafą, a bardzo to przypomina wygląd pokoju we FNAF 4. A Poltergeist reżyserował Gil Kenan, ten sam, który będzie reżyserował film FNAF. A ponadto jedna ze scen pokazuje nam, jak Poltergeist próbuje się przybliżyć do chłopca, wykorzystując tą samą metodę, co plusztraf we FNAF 4. Miejsce 39. Endoszkielet, który raz na jakiś czas wychodzi z pudełka marionetki we FNAF 2, prawdopodobnie należałby do Foxy'ego po naprawie. Ten endoszkielet był już przygotowany dla Foxy'ego, który nie miał posiadać haka, bo jak sam Fongai mówił, mieli zrobić Foxy'ego przyjaznego dla dzieci. Ale w ostateczności powstała Mangle. Miejsce 38. Każdy animatronik ze FNAF 4 przedstawia koszmar naszego głównego bohatera. A gdy dojdziemy do nocy piątej, wszystkie te koszmary zamieniają się na jeden wielki koszmar, którym jest sam Fredbear. Jest to złączenie wszystkich koszmarów w jedno. Dlatego ten animatronik pokazuje się we wszystkich miejscach w tej grze. Ten mogłoby się zdarzyć, że można będzie zobaczyć Fredbeara w dwóch miejscach naraz, ale on jest dla nas za szybki i nie jesteśmy w stanie tego zauważyć, ale mogła być taka możliwość. Po tym wydarzeniu nasze dziecko nie wytrzymuje i nasz największy koszmar staje się naszą śmiercią. Miejsce 37. Niektórzy uważają, że cały FNAF jest snem. Może to potwierdzić jedna rzecz. Zegar, który możemy zauważyć w lewych naszych drzwiach, który prawdopodobnie dzwoni o 6 rano po każdej nocy. To mogło być wytłumaczenie, dlaczego każda noc we FNAF-ie kończy się o 6 rano. Ten prawdopodobnie dlatego, że nasz bohater wtedy się budzi. Ale nie wiadomo, czy FNAF jest snem dziecka. Miejsce 36. Większość z was uważa, że Fredbear to jest właśnie Golden Freddy. Moim zdaniem to plusztraf bardziej przypomina Golden Freddy'ego. A czym? Tą samą pozycją siedzenia, otwartą buzią i bardzo podobnie się zachowują. Miejsce 35. Niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego na Foxy'ego we FNAF 2 nie działa maska. A to prawdopodobnie dlatego, że Foxy miał być naprawiony wcześniej, wtedy, kiedy jeszcze nie wynaleziono systemu rozpoznawania twarzy. Później zrezygnowano z naprawy Foxy'ego i wzięto się za odbudowanie Bonniego, Freddy'ego i Chiki. I dlatego wszyscy oprócz Foxy'ego posiadają system rozpoznawania twarzy. Dlatego tylko na Foxy'ego maska nie działa, bo jako jedyny nie posiadał systemu rozpoznawania twarzy. Miejsce 34. Teraz coś dla tych, którzy lubią grać w CS-a. Jedna z map o nazwie Resort w twojej budowie wyglądem przypomina bardzo Freddy'ego. Możecie sami teraz zobaczyć. Miejsce 33. Na plakatach we FNAF 2 możemy zobaczyć animatroniki, te rysunki mogły być narysowane o wiele wcześniej w innej pizzerii, która była już przed lokalizacją z FNAF 2, gdzie najpierw był Foxy, a potem zamieniono go na Mangle. Prawdopodobnie w tej pizzerii został zbudowany też Balloon Boy. I do tego był jeszcze Freddy, Bonnie i Chica oraz Balloon Boy. Balloon Boy i Mangle byli prawdopodobnie przed toj Freddym, toj Bonnim i toj Chicą. Miejsce 32. Jeśli Springtrap i Golden Freddy byli pierwszymi dwoma animatronikami, to musieli przebywać w każdej pizzerii. W lokalizacji FNAF 1 Springtrap był schowany za ścianą. A jeśli nie wiecie, gdzie Springtrap był schowany w drugiej części gry, to już wam pokazuję. Był schowany w jednym z pokoi. Jak się patrzymy na drzwi, za którymi są stare animatroniki,
Po lewej stronie znajduje się pomieszczenie. Nie jest ono zaznaczone na mapie i nie są to toalety. Prawdopodobnie jest to miejsce, gdzie były przechowywane kostiumy Golden Freddy'ego i Golden Bonniego, czyli z Pink Trapa. Miejsce 31. Jumpscare animatronika z FNAF 4 jest połączeniem wszystkich jumpscare'ów z FNAF. Miejsce 30. We FNAF 4 obok łóżka czasami mogą się pojawić takie easter eggi jak kroplówka, kwiaty oraz tabletki. Te easter eggi mogły potwierdzić nasze przekonania, że chłopak umierał. Miejsce 29. Toy Freddy jest jedynym animatronikiem z Toyów, który wchodzi do naszego biura przez główny korytarz. Miejsce 28. Sporadyczny śmiech Freddy'ego we FNAF 1 informuje nas, jak szybko przemieszcza się pomiędzy kamerami do naszego biura. Miejsce 27. We FNAF 1, gdy Freddy wejdzie do pokoju numer 6, to możemy usłyszeć ten sam dźwięk, jaki Freddy wydaje podczas kiedy nas atakuje, gdy skończy nam się prąd. Miejsce 26. Shadow Bonnie jest jedyną postacią w całym FNAF-ie, która jest zdolna do wyłączenia nam gry. Miejsce 25. Kasety z FNAF-a 3 to nic innego jak instrukcje do złotych kostiumów. Miejsce 24. W jednej z minigierek z FNAF-a 2 Purple Guy trzyma w rękach nie telefon, lecz paralizator, a jego zadaniem było zlikwidowanie toy animatroników tak, aby nie było problemu z wyrzucaniem ich. I prawdopodobnie było to ostatnie wydarzenie w lokalizacji z FNAF-a 2. Miejsce 23. We FNAF-ie 4 nasz koszmar, czyli Nightmare, jest przezroczysty. Miejsce 22. We FNAF-ie 2 w trailerze możemy znaleźć bardzo interesujące zdanie. Dokładnie, Michael Off. Jakiś youtuber odwrócił ten dźwięk i wyszło mu Mike Kill Off, czyli Mike zabił wszystkich. A najlepsze jest to, że ta piosenka powstała 250 lat temu, w 1744 roku. Nie wiem, czy jest to przypadek, ale wiemy, że FNAF 1 jest prawdopodobnie koszmarem mordercy i po piątej nocy dostajemy czek, na którym jest napisany Mike Schmidt. Moim zdaniem jest to zwykły zbieg okoliczności. Możliwe, że Mike zabił te wszystkie dzieci, ale tak do końca to nie jesteśmy tego pewni. Miejsce 21. Shadow Freddy we FNAF-ie występuje bardzo rzadko, a jak już występuje, to nie rusza się z miejsca, tylko patrzy się na nas. Miejsce 20. We FNAF-ie 1, kiedy patrzymy sporadycznie na kamery, to Fox jest nieaktywny. Lecz kiedy patrzymy na kamery we FNAF-ie 3 bardzo długo, to Foxy pokazuje się w naszym biurze. Miejsce 19. Marynetka miała być zwykłym animatronikiem, ale z tego zrezygnowano. Miejsce 18. Ta scena przedstawia nam śmierć Purple Guy'a w zdroju Spring Trapa. Miejsce 17. Jeśli już jesteśmy przy trailerze do FNAF-a 3, to powinniśmy zwrócić uwagę, że w nim jest pokazany Freddy, Bonnie i Chica, gdzie Freddy i Chica są nieaktywni, a Bonnie patrzy się w naszym kierunku. Dlaczego Scott nie umieścił Bonniego w trzeciej części gry? Może być to błąd lub nie było sposobu, aby go tam wpasować. Miejsce 16. Na twarzy Freddy'ego w pierwszej części gry jest odbita ręka dziecka. Niektórzy to wiążą z ugryzieniem w 1987. Endoszkielet był wsadzony głęboko w kostium Freddy'ego, a sam kostium nie mógłby wyrządzić tyle szkód. Miejsce 15. Freddy we FNAF-ie 1 posiada dwa jumpscary i jest to jedyna postać, która posiada dwa jumpscary w całym FNAF-ie.
Miejsce 14. Fun Guy we FNAF 2 nigdy nie wspomina o Balloon Boyu, gdyż myśli, że Balloon Boy jest tylko ozdobą, która nie może się poruszać, ale jednak porusza się i wchodzi do naszego biura. Miejsce 13. Argumentami na to, że Balloon Boy nie jest halucynacją, jest to, że Balloon Boy znajduje się w pudełku z animatronikami i za pomocą jego głosu odciągamy Springtrapa. Miejsce 12. We FNAF 4, kiedy popatrzymy się w lewych drzwiach na ścianę, wieszczą tam zdjęcia Scotta z jego rodziną, z dwoma synami i prawdopodobnie żoną. Miejsce 11. We FNAF 3 pod koniec gry możemy zobaczyć gazetę i gdy ją poświetlimy, możemy zobaczyć Springtrapa, który przeżył pożar. I większość osób mówi, że Springtrap przeżył i może być to prawdą, ale w tej gazecie jest napisane, że wszystko co się dało ocalić zostało sprzedane na aukcji. I właśnie wtedy mogli znaleźć Purple Guy'a w środku Springtrapa. Miejsce 10. Argumentem na to, że FNAF jest tylko snem dziecka, jest to, że Toychica traci swój dziób. Tak, właśnie o to chodzi. Dlaczego ona traci ten dziób? Dlatego, bo gdy nasz główny bohater we FNAF 4 zobaczył na placu zabaw Toychicę bez dzioba, to tak sobie ją wyobraził w swoim umyśle. Miejsce 9. Na gazetach we FNAF 1 możemy przeczytać, że zostało dokonane 5 morderstw, z czego 2 dzieci zamordowano w kostiumach, a resztę zwabiono do pokoju dla personelu i tam zginęły. I ofiarami, które zostały zabite w kostiumach są prawdopodobnie Chicą oraz Bonim. A dlaczego tak myślę? To dlatego, bo po czwartej nocy, kiedy te dwa animatroniki podejdą pod nasze drzwi, to tylko im kręcą się głowy. Miejsce 8. Książka o FNAF-ie, która została wydana już pewien czas temu, opowiada nam całkiem inną historię niż tą, która została pokazana w grze. Miejsce 7. Prawdopodobnie w filmie FNAF będą prawdziwe animatroniki, ale wspomagane efektami specjalnymi. Miejsce 6. Niektórzy uważają, że Marionetka jest matką jednego z zamordowanych dzieci, ale naprawdę tak nie jest i jedna z piosenek z FNAF kłamie. Tak naprawdę to zamordowane dziecko jest marionetką. Miejsce 5. We FNAF 2 w customowych nocach jest jeden błąd, a tym błędem jest muszka, która przebija Boniemu twarz. Miejsce 4. Prawdopodobnie animatroniki we FNAF Sister Location, gdy będą nas atakować, to będziemy mogli zobaczyć ich endoszkielet. Miejsce 3. We FNAF Sister Location na trailerze możemy zobaczyć, jak zjeżdżamy windą w dół. Moim zdaniem może to oznaczać tylko dwie rzeczy. Albo jest to przerywnik pomiędzy nocami, albo są to swego rodzaju minigierki, albo będzie to minigierka, od której będzie zależała, czy przejdziemy daną noc, czy nie. Miejsce 2. Głos wydawany przez Mangla w trzeciej części gry jest tylko mniej zniekształcony od tego we FNAF 2. Miejsce 1. Kim jest Baby? Kim jest? Kogo prezentuje? Czy może to jest marionetka? Albo jedno z zamordowanych dzieci? Nie wiem. Swoje opinie piszcie w komentarzu. No i nareszcie po 4 dniach montażu wreszcie dotarliśmy do końca. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego top. Jeśli oglądnęłaś ten film od początku do końca, to gratuluję. I dziękuję za ponad już 150 subskrypcji. Bardzo się z tego powodu cieszę i jeszcze bardziej mnie to motywuje do kolejnych filmów tego typu. Więc na tyle, trzymajcie się i cześć.